ja zacznę od takiego pytania o rzecz, która się ponownie pojawia drugi sezon, że tak powiem, z rzędu. Nie wiem, czy pan to odczuwa, czy nie, ale ciężki początek sezonu i w Zielonej Górze przychodzi kolejna porażka i się zaczyna temat gronek out i tak dalej. Czy do pana to dociera, jak pan to przyjmuje, jak pan sobie z tym radzi, z taką presją też, że no, trzeba coś wygrać? Nie no, presja jest, że trzeba coś wygrać, absolutnie. Natomiast to, że ktoś tam pisze w internecie i gada dookoła, to nie jest dla mnie żadna presja. A co do sytuacji i powtórki z zeszłego sezonu, to myślę, że troszkę inaczej to wszystko wygląda, ze względu na to, że po prostu od początku sezonu nie jesteśmy w pełni zdrowi i w pełni składu. I też myślę, że ocena troszeczkę powinna być, ocena powinna brać pod uwagę tą sytuację. Ten mecz teraz, drugi w Lidze Mistrzów, to już jest taka presja, bo jak się nie wygrało na wyjeździe, trzeba koniecznie wygrywać u siebie, żeby myśleć o awansie do kolejnej fazy? A myślę, że każdy mecz trzeba wygrać, żeby myśleć o następnej fazie. Meczów jest 14, jeden jest za nami, teraz pierwszy mecz w domu. W tych rozgrywkach bardzo się cieszę, mam nadzieję, że przyjdzie dużo kibiców, że będzie wsparcie i na pewno tutaj walczymy o zwycięstwo. Wspomniał pan o tych problemach kadrowych, kiedy one się skończą? Coś wiemy, jest taka jakaś pewność, kiedy pan będzie miał w składzie pełen zespół, albo przynajmniej no, tego jednego wysokiego, na którego wszyscy czekamy. No, mam nadzieję, że Boris Sawowicz zagra już jutro. Jarosław Mokros też ma lekkie problemy z plecami. Mam nadzieję, że tutaj sztab medyczny, który wykonuje naprawdę dobrze swoją pracę, doprowadzi tych graczy w co najmniej w 95% do użytkowania na jutrzejsze spotkanie. Że to jest tak właściwie, że te braki Sawowicz, Mokros, którego bolą plecy, czy on tam ma, właściwie w jakimś sensie usprawiedliwiamy te porażki ostatnie tymi brakami przede wszystkim Sawowicza? Nie usprawiedliwiamy porażek, natomiast myślę, że nasza gra by wyglądała inaczej, szczególnie w ataku. A po pierwsze musimy grać rzeczy, które są najprostsze do zapamiętania dla wszystkich zawodników. Zagrywki, w których można, że tak powiem, każdego wykorzystać na danej pozycji, bez względu na to, czy on gra na czwórce, czy na piątce, czy na trójce, co nam zabiera przewagi, bo moim zdaniem przewaga z Borisem Sawowiczem jest taka, że możemy każdego zaatakować z pozycji 4 tyłem do koszu. Oprócz tego ma bardzo dobrą zbiórkę w ataku i rol na pick and rollu. To nam jest zabrane. W zamian za to musi grać Armani Moore, który wiadomo jest troszeczkę wzrostowo poniżej tej pozycji. Oczywiście nie można mu zabrać ani serca do walki, ani umiejętności, natomiast wiadomo, że to nie jest jego nominalna pozycja na ten sezon. A poza tym, tak jak mieliśmy przykład, jeżeli nam wypada jeszcze jeden wysoki, to co się stało w Polfarmie z Adamem Chryceniukiem w połowie meczu, no to później wychodzą sytuacje, w której musimy grać obronę strefową, gdzie tak naprawdę to nie jest nasz system obronny, bo Dragicewicz ma 4 faule oprócz tego. Druga rzecz jest taka, że trzeba korzystać z jakichś nietypowych wariantów, typu Przemek Zamoyski na pozycji 4 albo Jarosław Mokros na pozycji 5. No i niestety oprócz tego zaburzona jest też ilość minut, bo wiadomo, że wtedy brak tych dwóch zawodników skraca nam rotację. Jeżeli skraca nam rotację, długość gry jest większa przez tych zawodników, przez co mają mniej, że tak powiem, siły i tutaj odpoczynek jest najważniejszy. Czy panowie w klubie w związku z tą absencją Sawowicza, no przedłużającą się Mokrosa plecami, znowu to samo zapytam, i ewentualnymi kolejnymi urazami, które mogą się przecież wydarzyć, pomyśleliście, kurczę, może jednak ten skład poszerzymy, może tutaj trzeba do tej rotacji kogoś dorzucić na wszelki wypadek, choć nie jakiegoś słabe usza, tylko kogoś, kto będzie poważnym wsparciem dla tej drużyny. Myślimy natomiast bez żadnych ruchów w tej chwili. Ale to potrzeba czasu, nie wiem, dopiero za 3-4 tygodnie zdecydujemy, czy drużyna potrafi sobie poradzić jednak w tym zestawieniu z ewentualnymi brakami dalej? Czy... To znaczy w tym zestawieniu bez Borisa Sawowicza i sprawnego Jarka Mokrosa sobie zespół nie poradzi moim zdaniem w rozgrywkach Champions League. Ale gdy się wydarzy coś innego, bo to wiadomo, życie jest życiem, tak? Może odpukać, tak? Ale wypaść inny zawodnik.
No oczywiście, że może się zdarzyć i tutaj dlatego musimy mieć jakiś plan B, natomiast też nie wolno teraz moim zdaniem panikować, robić nie wiadomo jakich zmian albo dodawać dwóch, trzech zawodników, bo kiedy wrócą wszyscy i wszyscy będą zdrowi, powstanie znowu problem z rolą, powstanie problem z tym, że będzie głód minut przez niektórych zawodników i znowu pewność siebie spadnie tych, którzy powinni grać, a będą musieli dzielić minuty. Jest jakiś problem, jeżeli chodzi o rozpoczynanie spotkań w drużynie, tych pierwszych minut, zarówno w Polfarmie, jak i w tym wyjazdowym meczu w Lidze Mistrzów, czy nad tym się raczej nie skupiacie w kontekście przygotowań do kolejnego spotkania? Skupiamy się, natomiast z tego co pamiętam, w Polfarmie prowadziliśmy pierwsze 5 minut. Myślę, że to z jaką energią zaczęliśmy w Polfarmie, nie ma nic do uwag. Myślę, że energia, zaangażowanie zawodników i to, jak graliśmy, było naprawdę na dobrym poziomie. Później rzeczy, które się potoczyły w czasie meczu, wyrzuciły nas z rytmu meczowego i tyle. Też Adam Hrycanie, chciałem o niego zapytać, czy to jego uderzenie łokciem i dyskwalifikacja, brakuje mi słowa, ale powoduje, że jakaś wewnętrzna kara go czeka na przykład. Pan ją nałoży na przykład na chłopa, że osłabił drużynę? Za takie coś macie? W jakimś swoim regulaminie wewnętrznym? Czy pan jego obarcza mocno za osłabienie drużyny? A to osłabiło drużynę i Adam jest tego świadom. Nie powinno się to stać, natomiast oprócz tego, że Adam jest zawodnikiem, jest człowiekiem i też nie może być sytuacji, w których on jest uderzany kilkakrotnie i stoi się, patrzy albo przeprasza za to, że ktoś go bije. Lado Dragicewicz, to widzimy nie pierwszy raz, tak, że można go, każdy zespół łatwo sfrustrować. To jest problem jego i pański również duży? Ja myślę, że sobie Vlad poradzi z czasem. Okej, to chociaż słówko o tym jutrzejszym rywalu. O, co to pan cieszę wie, się. Zeszycik pan ma, Telekom Bonn i Stelmet na tle Telekomu Bonn, co chce grać? Telekom Bonn na pewno gra dużo tranzycji tutaj w tych przysłowiowych coast to coast, czyli zawodnik, który bierze piłkę pod własnym koszem po zbiórce w obronie, atakuje nasz kosz z driblingu i przebiegające boisko z piłką. To musimy zatrzymać, jeżeli chodzi o pozycję od 1 do 3. Oprócz tego ten wysoki zawodnik Gamble, który jest podstawową piątką, wiadomo, że musimy zatrzymać jego taki wczesny low post, gdzie będzie atakował tyłem do kosza i tutaj musimy być na to przygotowani, jeżeli chodzi o ich szybką grę i atakowanie szybkiego ataku. Oprócz tego na pewno będzie kluczową sytuacją gra 1-1 w obronie i to, że pozostali zawodnicy będą gotowi do pomocy i jeżeli będzie pomoc wyciągnięta, to załatanie dziury rotacją, ze względu na to, że to zespół, który gra bardzo dużo izolacji. 1-1, szczególnie jeżeli chodzi o małych graczy twarzą do kosza. No i tak jak powiedziałem, Gamble tutaj on jest wykorzystywany jako pozycja 5 do gry tyłem. Oprócz tego, że zdobywa z tych pozycji punkty, to dzieli też piłkę bardzo dobrze. No i tutaj musimy na pewno zapobiec tej grze i będziemy tutaj przygotowywali się i przygotowywaliśmy się, żeby troszeczkę wytrącić przeciwnika z równowagi i zaskoczyć jakimiś rzeczami w obronie. Co do pozostałych rzeczy, no to wiadomo, na pozycji 4 oprócz graczy, którzy grają, jest Nemanja Djuricic, który jest bardzo groźnym zawodnikiem, szczególnie w grze 1-1 twarzą do kosza z krótkiego dystansu oraz pick and pop i rzut za 3 punkty plus tranzycja, gdzie biega do szybkiego ataku bez piłki. Wiadomo, że to musimy wziąć pod uwagę. My na pewno będziemy chcieli zaatakować ich grą na pick and rollu, dlatego że ten gość, o którym rozmawiałem wcześniej na pozycji 5, Gamble plus facet, który go zastępuje, bronią agresywną obronę, natomiast to jest obrona, gdzie oni są w pozycji plecami do linii końcowej, tak zwany contain albo flat, zależy jak to nazywa tą obronę i na pewno tą obronę będziemy chcieli wykorzystać ze względu na to, że moim zdaniem i Dragicewicz i Adam Hrycaniuk są dobrymi rolującymi i dobrze czytają to zagranie. Ja rozumiem, że ten Boris Sawowicz jutro po prostu zagra, bo tutaj szedł i z opatrunkiem w dalszym ciągu na nadgarstku.
Z opatrunkiem zagra. Okej. Okay. Gdyby się wydarzyło, odpukać, nie wiem, w niemalowane, że nie wygracie tego meczu, to w tym momencie już chyba nerwowo jednak się zrobi. W zespole, w klubie, bo 0-2, potem wyjazd do Stambułu macie, tak? Myślę, że już jest nerwowo. Najważniejsze jest, żebyśmy my do tego meczu podeszli jako zespół i funkcjonowali według jednego planu i wszyscy po jednej stronie, bez względu na to, co się wydarzy na początku, w środku, czy będziemy prowadzić, czy przegrywać. Mecz trwa 40 minut i wynik końcowy to jest rzecz, o którą my musimy zadbać w dniu jutrzejszym. Ja się podpina pod to, co Łukasz Koszarek napisał. Kibice, pomóżcie, bo łatwo i tu brzydkie słowo padło bardzo, więc kibice, pomóżcie, nie w tej chwili nacierajcie na nas. Nie, no myślę, że wsparcie jest najważniejsze w trudnych momentach. Wiadomo, że wszyscy chcą, żebyśmy wygrywali po 30 i wtedy każdy będzie klaskał, że jest dobrze. I my też wtedy się dobrze czujemy. Najtrudniej jest wtedy, kiedy nie idzie. I przegraliśmy tych kilka meczów ostatnich, gdzie tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że mecz w Polfarmie zaczęliśmy z taką energią jak nigdy w tym sezonie i naprawdę wyglądało to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o początek. I mam nadzieję, że jutro zaczniemy, plus wsparcie naszych kibiców na swojej hali zaprocentuje tym, że odwrócimy wszystko.